Jola, Bóg dał ci Olę. Sama zresztą powiedziałaś, że jest darem dla ciebie. Tak. Powiedz, czego cię Bóg nauczył i czego cię uczy przez Olę? No, nauczył mnie wielkiej pokory do świata, do siebie, do ludzi, ale też ogromnej cierpliwości. Kiedyś nie byłam osobą cierpliwą, byłam menadżerem, pracowałam w firmie, skończyłam studia, chciałam mieć tu, już wszystko, natychmiast wydawało mi się, że wszystko pokonam, nie ma rzeczy nie do załatwienia. Oczywiście pomogło mi to dużo w życiu z Olą i w pomocy innym rodzicom. Bo jednak no, staram się pomóc im sobą. Przecież nie dam pieniędzy rodzicom, bo sama ich nie mam, sama zbieram na Olę. Pomagam tylko dobrym słowem, radą, poradą, ale najczęściej pomagam wierszami, modlitwami. Przesyłam rodzicom często wzmacniające modlitwy, wiersze do anioła, po prostu, żeby cały czas jeszcze mieli tą nadzieję, mimo że czasami już mówią, że już nie mają siły, że już ósmą noc nie śpią, że dziecko krzyczy, że już nie ma iskierki nadziei, zawsze tłumaczę, że jest nadzieja. No oczywiście, że bardzo ciężko też się rozmawia z osobami po stracie dzieci, no bo jeżeli osoby te były mocno wierzące, z Bogiem żyły, to jest im łatwiej, bo wiedzą, że to dziecko jest teraz szczęśliwe, ale jeżeli były ciut dalej, to szukają dalej siebie, szukają, gdzie to dziecko jest. No ale i z takimi rozmawiam i przyjaźnimy się i cały czas próbujemy dojść do tego, że wszystko to ma sens, że jednak cierpienie ma sens, że przecież nie cieszę się, że Ola cierpi, ale przecież wiem, że to cierpienie nie jest od Boga, ale trzeba to ofiarować. Często staram się, jak ma atak, od razu przychodzi mi na, kto mnie prosił o modlitwę, a to ofiarujemy za tą osobę, a za naszą rodzinę. Ola to się codziennie modli za Weronikę, przyjmuje Pana Jezusa w komunii za Weronikę i zawsze żartujemy do kuzynki, ty już masz niebo przez Olę całe wymodlone, bo ty już, ona, zdałam egzamin, Oluś, dziękuję ci, modliłaś się. Ola zawsze, jak przyjmuje Pana Jezusa, nauczyła mnie takiej modlitwy świętej Faustyny, kiedy przyjmie, to mówimy razem, bo Oli samej ciężko, więc mówi ze mną. Panie Jezu, przemień moje chore ciało w Twoje zdrowe ciało, przemień moją chorą krew w Twoją zdrową krew, tchnij we mnie zdrowe i silne życie, jeśli jest taka wola Twoja święta. A Ola na końcu, i żebym była w niebie z Weroniką, także Ola niebo traktuje całkiem normalnie, jak się modlimy, wie, że tam jest pięknie, nie boli, nie cierpi, także Wasze niebo. O tym. Nasz kawałek nieba, ostatnio taką piosenkę usłyszałam, że jak się tak cały czas czeka na cud, to się przegapi swoje niebo na ziemi. A ja zawsze mówię o tym swoim niebie. Jak czasami mi zadają publicznie pytanie, czym jest dla mnie choroba Oli, to ja zawsze mówię, że jak trzymam Olę na kolanach, to nie tylko wydaje mi się, że trzymam kawałek tej tęczy, tego przedłużenia nieba, ziemi, ale takiego właśnie kawałek nieba. Że dla mnie to życie z Olą, to jeżeli ja potrafię z choroby po prostu widzieć coś dobrego, jeżeli mimo Oli cierpienia ja jestem szczęśliwa, ja się uśmiecham, ja potrafię wyjść do ludzi, rozmawiać, cieszę się z zakupów, cieszę się z... Ostatnio jak byłyśmy w Morskim Oku, to jedna mama, Marysi mama i ja, wzięłyśmy te dzieci na ręce, I nie cieszyłyśmy się, nie robiłyśmy tysiąca od razu zdjęć, tylko cieszyłyśmy. Boże, jak tu pięknie, dziękujemy Ci za stworzenie tego świata. Wychodzę na balkon, tam gdzie mieszkałam w Zakopanem, Boże, jak tu jest pięknie, ale stworzyłeś świat, żebyśmy oczy. Mnie dużo nie potrzeba. Jak Ola się dobrze czuje, biorę ją na kolana i przymykam oczy. Za chwilę je otwieram, że jest tak pięknie. Nieraz nie dowierzam, że jestem w tak pięknym miejscu. Jak ja się tam mogłam znaleźć? A cały czas na swojej drodze spotykamy wspaniałych ludzi. No oczywiście spotykamy też kłody, no ale można się przewrócić na dziblę, a można kłody przejść. Myślę, że czasami te malutkie ziarenka są gorsze niż te kłody, bo kłody jakoś przeskakujemy. No ale no, to też uczy takiej... Ja sobie zawsze za świętym Pawłem powtarzam i mówię to do znudzenia, że moc słabości się doskonali i tak chyba jest u nas, bo naprawdę... Moja babcia, która już 11 lat temu odeszła, zawsze mi mówiła, że wiesz co, masz tyle i tyle lat, a przeżyć jakbyś 80 miała. No pewnie tak jest, pewnie tak jest. Troszkę tych przeżyć, troszkę to doświadczenie już mnie gdzieś tam garb rośnie. Ale no, staram się o tym nie myśleć, bo jeżeli bym myślała o tym, co mnie spotkało złego ze strony byłego męża czy męża dalej, trudno powiedzieć, jak to nazwać, czy czasami ludzi, to myślę, że bym zgorzkniała w tej złości i nie miała siły dla Oli. I nie miałabyś siły budzić się pod tęczą. Pod tęczą. I nie miałabym siły nieraz nie spać, a mieć siły, bo to też jest nieraz ważne, że nie prześpię 7 nocy, a jednak wstaję, jakbym spała cały czas. Więc... Jola, a popatrz do tyłu. To jest ta Wasza droga? To jest ta nasza droga, tak. Nad nami jest tęczowe niebo. Tak. Za nami jest tęczowa droga. Tak. Ja Wam bardzo dziękuję.
że na tą drogę żeście mnie zaprosiły.